bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Witam Was już po powrocie do domu. Jestem już z powrotem we Francji. Ten pobyt w Polsce tygodniowy minął mi tak szybko, po prostu słuchajcie, tak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Codziennie się z kimś widziałam, codziennie coś się działo, miałam zaplanowany praktycznie każdy dzień i przez to po prostu tak szybko mi ten czas minął. Było bardzo, bardzo fajnie. Jarmark świąteczny we Wrocławiu odwiedziłam chyba 4 razy, więc no napawałam się tą atmosferą świąteczną w Polsce. Pewnie się zastanawiacie, o co chodzi z tymi opatrunkami na mojej twarzy, więc za chwilkę wszystko Wam opowiem. Powiem tylko, że no będąc w Polsce, ja sobie ten czas, tak jak mówię, zorganizowałam. Pojechałam po to, żeby zorganizować po pierwsze najważniejszy wieczór panieński mojej siostry. W obowiązku, że tak powiem, świadkowej jest zorganizowanie wieczoru panieńskiego dla panny młodej i po to też do Polski pojechałam. Wieczór panieński się naprawdę udał, chociaż nie obyło się bez komplikacji. Na bieżąco musiałyśmy wymyślać plan B. No niestety pewne rzeczy były niezależne od nas, ale mimo wszystko ten dzień był naprawdę bardzo, bardzo udany i moja siostra była zadowolona, a tylko to się liczy w zasadzie. Ale przy okazji pobytu w Polsce widziałam się również z kilkoma lekarzami, miałam zaplanowane kilka zabiegów, między innymi zabieg powiększenia ust. O tym zabiegu opowiadałam Wam na Instagramie. Na Instagramie jest zapisana relacja z tego zabiegu. Nie będę tutaj, słuchajcie, tych informacji wklejać, bo tam jest naprawdę wszystko. Na bieżąco, dzień po dniu, pokazywałam Wam zdjęcia moich ust, jak to wszystko się goiło, dlaczego w ogóle podjęłam się tego zabiegu, jak długo o tym myślałam, jakiego specjalisty wybrałam i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie odpowiedzi na te pytania macie właśnie na Instagramie. Pewnie teraz niektórzy sobie myślą, że nie widać żadnej różnicy, więc słuchajcie, ja tą różnicę widzę. To, co miało zostać skorygowane, zostało skorygowane. Uwierzcie mi, ja to widzę na co dzień w lustrze. Jeżeli Wy tego nie zauważacie, no to trudno. To jakby ja robiłam ten zabieg dla siebie. Natomiast widać to na przykład właśnie na fotkach, dlatego ja też sobie te zdjęcia codziennie robiłam. Więc tak, ja podjęłam się zabiegu powiększania ust. To był zabieg, o którym bardzo długo myślałam i w końcu to zrobiłam. To był taki mój prezent na 35. urodziny, które były wczoraj. Wczoraj był 5 grudnia, dzisiaj jak to kręcę jest 6 grudnia i mam nadzieję również, że tego vloga dodam 6 grudnia. Więc to był taki pierwszy, słuchajcie, zabieg, który ja gdzieś tam miałam zaplanowany, właśnie będąc w Polsce. I mówię, cała relacja jest zapisana u mnie na Instagramie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało, zdjęcia przed, po, ile mililitrów, co, gdzie, jak, z kim, za ile, to wszystko macie tam po prostu na Instagramie, więc serdecznie Was zapraszam. A kolejną rzeczą, którą sobie zaplanowałam już w marcu, tylko czekałam na odpowiedni moment, było usuwanie znamion laserowo. To są, słuchajcie, znamiona, które być może Wam się nigdy nie rzuciły w oczy, ale mi naprawdę już przeszkadzały. I to było w zasadzie takie bardziej no estetyczna korekcja, no bo tak naprawdę, wiecie, z takimi znamionami, które nie są w żaden sposób zagrożeniem, można spokojnie żyć, natomiast mi się one po prostu już nie podobały, bardzo chciałam je usunąć i właśnie w tym celu udałam się do dermatologa. To było, słuchajcie, wszystko w marcu i w marcu ustaliliśmy, że po prostu na jesień albo na zimę przyjadę i sobie te znamiona usuniemy. Dużo osób będzie się zastanawiać, dlaczego nie wykonałam tych zabiegów we Francji, więc jakby jest kilka powodów, dlaczego zrobiłam to w Polsce, a nie we Francji. Jednym z głównych powodów, słuchajcie, jest to, że u nas, a ja mieszkam w małym mieście, jest bardzo mało dermatologów i bardzo ciężko jest się do dermatologa dostać. I w ogóle ja nie planowałam na początku usuwać tych znamion, w sensie miałam to gdzieś tam w głowie i chciałam się skonsultować, ale poszłam do dermatologa w Polsce z zupełnie innego powodu, z takiego, z którym chciałam się udać do dermatologa we Francji, ale nie mogłam się do niego dostać, bo albo nie przyjmują nowych pacjentów, albo trzeba czekać ekstremalnie długo. Więc ja po prostu będąc w Polsce stwierdziłam, że pójdę do dermatologa w Polsce.
Nie będę Wam ukrywać, robienie takich zabiegów jak na przykład usuwanie laserowe znamion, czy chociażby zęby, tak jak Wam kiedyś wspominałam przy okazji tego filmiku o licówkach, jest dużo tańsze w Polsce niż we Francji. Mimo tego, że jest inflacja, że te ceny rosną i faktycznie one skoczyły do góry, to wciąż pod tym kątem Polska jest taką bardzo popularną, ale też atrakcyjną destynacją. Bardzo dużo osób właśnie z zagranicy przyjeżdża do Polski robić sobie tego typu zabiegi. Więc mimo wszystko pewne rzeczy warto sobie w Polsce odhaczyć. Oczywiście ja nie chodzę do normalnego lekarza internisty w Polsce, tylko chodzę tutaj we Francji. Mam francuskie ubezpieczenie, więc też głupio by było z tego nie skorzystać. Ale są pewne rzeczy, którego francuskie ubezpieczenie i to podstawowe, i to dodatkowe, czyli mutuel, nie zwraca. Więc tak naprawdę dla mnie nie było znaczenia, czy ja zrobię te zabiegi w Polsce, czy ja zrobię je we Francji, oprócz tego, że ta cena po prostu w Polsce jest niższa. No kto nie chciałby, słuchajcie, zaoszczędzić pieniędzy, mając pod uwagę, że te zabiegi są robione na takim samym poziomie. Polska to naprawdę jest kraj, w którym zabiegi robi się na najwyższym poziomie. Tutaj nie mamy się absolutnie czego wstydzić. Więc tak, miałam umówioną wizytę u dermatologa w marcu, ustaliliśmy, że będę robić, jednak będę usuwać te znamiona na twarzy. I miałam się poddać tym zabiegom laserowym właśnie w zimie. Pamiętajcie, że zabiegi laserowe robimy właśnie na jesień, na zimę, żeby tych promieni słonecznych jeszcze tak dużo nie było, dlatego że to duże nasłonecznienie może powodować przebarwienia, więc no, trzeba na to uważać. Także to miałam zaplanowane i stąd, słuchajcie, te plastry, te opatrunki u mnie na twarzy. Jak zobaczyłam siebie w lustrze zaraz po zabiegu, to się przeraziłam. Ja wiedziałam, że będę miała rany, wiedziałam, że to będzie no nieciekawy widok, a mimo wszystko te dziury na, wiecie, na dość sporą głębokość, no to one mnie przeraziły, bo wyglądały po prostu jak takie małe czerwone kratery. Więc no nie był to ciekawy widok, dlatego też nie chcę Wam tego tutaj pokazywać. Na razie chodzę, wiecie, z takimi opatrunkami na twarzy i powiem Wam, że nie jest źle. Ja generalnie się nie przejmuję tym, co ludzie o mnie myślą, jak wychodzę na ulicę. Ale faktycznie było tak, że jak wyszłam zaraz po zabiegu na ulicę, a poszłam jeszcze, słuchajcie, na szybkie zakupy do galerii, i pan doktor w ogóle nie miał tych małych opatrunków, więc nałożył mi takie duże opatrunki tutaj, to wyglądałam po prostu, jakbym się z kimś biła. I ludzie po prostu wszyscy się na mnie patrzyli, wszyscy odwracali za mną głowę. No, ale powiem Wam, że naprawdę ja pod tym względem mam luz. Mi to nie przeszkadza chodzić z plastrami na twarzy, a tym bardziej tych plastrów, uwierzcie mi, że naprawdę nie widać. Wczoraj nawet byliśmy w restauracji, mój mąż zrobił mi zdjęcie, bo to były moje urodziny. I nawet na tym zdjęciu z daleka nie było widać, że mam cokolwiek na twarzy, więc jest ok. Także tak wyglądał mój pobyt w Polsce. Tak jak mówię, chłonęłam tą świąteczną atmosferę. Na jarmarku byłam kilka razy. Nic sobie za bardzo nie kupiłam, bo wydałam dość sporo pieniędzy na te zabiegi, o których Wam przed chwilą powiedziałam. No to jednak pochłonęło sporo mojego budżetu. Ale tak jak mówię, to jest coś, o czym ja myślałam przez bardzo długi czas. O powiększaniu ust myślałam od 10 lat i o tym też Wam troszeczkę opowiadałam właśnie na Instagramie. No a o tych znamionach myślałam przynajmniej, no przynajmniej od roku czasu, tak mi się wydaje, chciałam je usunąć. Także nie wiem, czy widzicie jakąkolwiek różnicę, jeśli chodzi o moje usta. Na pewno jak ściągnę te opatrunki, to będziecie potem wiedzieć, o jakie znamiona mi tutaj chodziło. Ale tak, chciałam Wam dać znać, że u mnie wszystko ok, że pobyt w Polsce naprawdę świetnie mi upłynął, wszystko się udało, wszystko się też ładnie goi, jeśli chodzi o moją twarz. Niedługo, mam nadzieję, że przed świętami będę już mogła ściągnąć te opatrunki, będę już mogła się normalnie pomalować. Normalnie to się goi około, tak wiecie, 10-14 dni. Natomiast to, co najbardziej mi przeszkadza, to to, że przez te 10-14 dni nie mogę uprawiać sportów, dlatego że pot może zainfekować tutaj te moje rany i nie mogę wykonywać masaży twarzy. Słuchajcie, masaży twarzy nie mogę wykonywać przez około 2 miesiące.
Więc to jest coś, co troszeczkę mnie zaskoczyło. Z drugiej strony, no jest to w miarę dla mnie logiczne, że gdzieś tam staramy się nie rozciągać tych blizm, żeby one były po prostu jak najmniejsze. No, ale wiecie, że ja od tych masaży twarzy byłam troszeczkę już uzależniona, także będę musiała sobie odpuścić. Wróciłam, słuchajcie, po dość długiej podróży, dlatego że ja mam takie dziwne połączenie, bo latam z Marsylii do Krakowa, gdzie Kraków jest o 3 godziny drogi od Wrocławia, więc wiecie, powrót do domu był naprawdę trudny. Autobus był o 3:50, musiałam wstać o 3:00, także o 3:00 na nogach, a w domu tutaj we Francji byłam o godzinie 14:00, także 3 godziny podróż autobusem, 2 godziny czekania na lotnisku, potem ponad 2 godziny lotu, 2 godziny w samochodzie później do domu, więc to była dość taka długa podróż, no ale dużo krótsza niż jakbym miała, wiecie, jechać na przykład autobusem, także bez porównania, ale byłam, słuchajcie, bardzo zmęczona i faktycznie sobotę i niedzielę spędziłam głównie na odpoczynku. Wczoraj w poniedziałek to były też moje urodziny, ale wzięłam sobie za punkt honoru, żeby znaleźć prezenty dla dzieci z naszej rodziny, dlatego że ostatnio się troszeczkę sprawa wyklarowała z Wigilią w tym roku i będziemy spędzać ją z całą, słuchajcie, naszą rodziną. Nasza rodzina nawet z północy Francji zjeżdża na święta i 27 będziemy Wigilię normalnie tak troszeczkę, wiecie, z opóźnieniem celebrować i widzimy się ze wszystkimi, a u nas jest, słuchajcie, masa ludzi, jest masa dzieci i dla tych dzieci właśnie wczoraj szukałam prezentów i słuchajcie, udało mi się prawie dla wszystkich kupić, więc jestem bardzo zadowolona, że to udało mi się ogarnąć. Zostało nam kilka, może ze 3 prezenty, ale już mamy mniej więcej jakieś tam pomysły w głowie. No i słuchajcie, kupiłam super prezent dla mojego męża pod choinkę. Myślę, że to jest chyba jeden z najlepszych prezentów, jaki dla niego znalazłam. Nie chcę wam tutaj mówić, bo mój mąż ogląda vlogi i boję się, że zrozumie, ale obiecuję wam, że po prostu jak tylko on otworzy ten prezent, a otworzy go pewnie 25 rano, bo u nas się 25 rano otwiera prezenty, bo Mikołaj przychodzi w nocy z 24 na 25. Obiecuję wam, że podzielę się z wami tym pomysłem na prezent. Udało mi się to przez zupełny przypadek znaleźć. Jakaś reklama mi wyskoczyła, słuchajcie, na Facebooku. No czasami te reklamy się jednak przydają, wiecie. No, ale naprawdę bardzo, bardzo fajne wydarzenie. I tak, chciałam wam tylko powiedzieć, że nie było mnie chwileczkę, ale planuję naprawdę dużo fajnych filmów na grudzień, także zostańcie ze mną, będą takie ala vlogmasy. Nie chciałabym tego nazwać vlogmasem, bo dla mnie vlogmas to jest faktycznie codzienne nagrywanie filmów. Ja na pewno codziennie tych filmów nie będę nagrywać, ale będę się naprawdę starać, żebyście mieli co 2, co 3 dni nowy film. Dla mnie to jest naprawdę fajny, magiczny czas i chciałabym po prostu ten czas z wami spędzić, także mam nadzieję, że spędzicie ze mną ten grudzień, mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmie już za chwileczkę, za kilka dni. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa pa.